Dobry wieczór. Małgorzata Kukuła to magazyn Dzień po dniu w 23. dobie wojny w Ukrainie. Wojny, która jest bardzo blisko granicy z Polską. Dziś Rosjanie ostrzelali Lwów. Dwie rakiety udało się zestrzelić, ale cztery trafiły do celu. Tam nie zginął nikt, ale codziennie w codziennych ostrzałach giną cywile. Nie żyje już 109 dzieci. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, rozmawiał z prezydentem Chin. W czasie rozmowy padło jasne amerykańskie ostrzeżenie przed chińskim wsparciem dla Rosji w obliczu jej agresji na Ukrainę. Już 2 miliony uchodźców z Ukrainy przekroczyło granicę z Polską. Przed wojną uciekło 3 miliony 200 tysięcy osób i uciekają kolejne. Wewnętrznych uchodźców jest już 6,5 miliona. A my, Polacy, jesteśmy razem z Ukrainą od 23 dni. W niedzielę będziemy też ją wspierać na koncercie. Mija 23. doba rosyjskiej wojny w Ukrainie i ta ostatnia doba przyniosła atak bardzo blisko granicy z Polską. Rosjanie ostrzelali Lwów. Wystrzelili 6 rakiet aż z Morza Czarnego. 4 doleciały do celu. Ostrzelany został także Kijów. Ewa Koziak. Prawda o wojnie w Ukrainie i kłamstwa o tej wojnie, które słychać w Rosji, to już nie tylko w mediach. Dziś na stadionie w Moskwie Putin mówił do zgromadzonych Rosjan, że żadnej wojny nie ma. A jest i wojna rozpętana przez Rosjan, i zbrodnie wojenne na cywilach. Jakub Sobieniowski. A teraz pytanie o stosunek Chin do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Z punktu widzenia światowej geopolityki to jedno z najważniejszych pytań, bo gdy po agresji Rosji Zachód Rosję izoluje, to ta liczy na chińską pomocną dłoń. Ale przed tym dzisiaj amerykański prezydent przestrzegł przywódcę Chin podczas niemal dwugodzinnej rozmowy. My teraz z Waszyngtonem się łączymy na żywo z Marcinem Wroną. Marcin, dobry wieczór. Co wiemy więcej o tej rozmowie? Jak o niej mówi Biały Dom, a jak Chińczycy? Biały Dom mówi o tej rozmowie. W rozmowach amerykańsko-chińskich w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Marcin Wrona prosto z Waszyngtonu. Marcin, bardzo dziękujemy. A z nami jest już Jan Piotrowski. Janek, który śledzi cały czas to, co dzieje się w Ukrainie a propos rosyjskiej agresji w Ukrainie, ale też wokół tego ukraińskiego konfliktu. Najnowsze informacje od ciebie. Tak, takie najnowsze informacje dla Państwa mamy nie z Ukrainy, co prawda, ale może się to wydawać istotne w kontekście. No i teraz dodam tylko uspokajająco, tak, że prawdopodobnie to jest kwestia złej pogody, bo w tej chwili warunki są tam naprawdę trudne i być może to jest to. Więc będziemy też o to dopytywać, ale cały czas też sprawdzasz no, przede wszystkim to, co dzieje się w Ukrainie, to, co dzieje się na frontach i my od 23 dni tak naprawdę, czyli od początku wojny w Ukrainie, mówimy o tym, że spadają bomby, spadają rakiety w różne miejsca, no niestety też w cywilne punkty. I, no i teraz pytanie, gdzie, w którym mieście, w którym miejscu w Ukrainie tych bomb spadło najwięcej? No właśnie, bo dobre informacje, które z Ukrainy do nas docierają. Starlinki Ilona Maska już tam są, a komunikacja, tak jak mówisz, bardzo ważna w tym bardzo trudnym czasie. Jan Piotrowski był z nami, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Teraz Państwu o sankcjach powiemy, sankcjach nałożone na Rosję, które już Rosjan zabolały i będą boleć jeszcze bardziej. Odczuwają to i zwykli ludzie, i oligarchowie. W Europie i w Stanach Zjednoczonych zamrożono już setki miliardów dolarów na tajnych do tej pory kontach. A czy będzie można te pieniądze przeznaczyć chociażby na odbudowę Ukrainy? O tym Andrzej Zaucha. Przed wojną w Ukrainie do Polski uciekło już 2 miliony uchodźców. Około 700 tysięcy to dzieci, a 10% z nich poszło do polskich szkół. To ważne, bo szkoła nie tylko nauczy, ale jest szansa, że też pomoże zapomnieć o traumie wojny. Ale szkoła to też wyzwanie, przede wszystkim językowe. Arleta Zaleska. To magazyn Dzień po dniu i tematy krajowe, ważne. Sędziowie Sądu Najwyższego apelują o koniec konfliktu wokół wymiaru sprawiedliwości. To i starzy, i nowi sędziowie z rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Nowej i upolitycznionej. Apel jest do polityków władzy. Maria Bilińska. To magazyn Dzień po dniu. Za chwilę do Państwa wrócimy i wrócimy do wojny w Ukrainie.
właśnie zaczyna się 24. doba rosyjskiej inwazji w Ukrainie, ale ta poprzednia przyniosła kolejne ostrzały. Rakiety spadły i na Kijów, i tym razem też na Lwów, bardzo blisko granicy z Polską. Michał Gołębiowski. I konferencja rzeczniczki Białego Domu kończy dzisiaj magazyn Dzień po Dniu. Najnowsze informacje z Ukrainy, wy wstajesz i wiesz, od 5:55. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Dobranoc.